Dzień dobry Państwu. Otwieram 44. sesję 6. kadencji Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Bardzo serdecznie witam wszystkich w nowym roku. Witam starostę bielskiego Mariusza Filipiuka. Dzień dobry, witam Państwa. Dzień dobry, witam wicestarostę Janusza Skulimowskiego. Dzień dobry, witam Państwa. Witam członków zarządu powiatu bielskiego Mateusza Majewskiego. Dzień dobry, witam. Radosława Sebastianiuka. Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Tomasza Bylinę. Pozdrawiam, witam. Witam, witam wiceprzewodniczącego Tomasza Bylinę, przepraszam, bez tytułu. Witam wiceprzewodniczącego Daniela Dragana. Witam serdecznie. Witam koleżanki i kolegów radnych. Serdecznie witam zaproszonych gości. Witam skarbnik powiatu panią Elwirę Charewicz. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych panią Krystynę Beń. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie panią Małgorzatę Malczuk. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam dyrektor Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości panią Małgorzatę Ostrowską. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Witam dyrektora Wydziału Komunikacji pana Dariusza Teleszko. Witam wszystkich. Witam dyrektora Wydziału Rolnictwa i Środowiska pana Przemysława Bierdzińskiego. Witam serdecznie. Witam dyrektor Wydziału Spraw Społecznych panią Barbarę Koczubińską-Kozę. Dzień dobry Państwu. Witam radcę prawnego pana Jarosława Łatasia. Dzień dobry Państwu. Witam kierowników, dyrektorów, wszystkie osoby, które biorą udział w dzisiejszej sesji Rady Powiatu. Witam Radio Biper, które transmituje dzisiejsze obrady i wszystkie media, które również uczestniczą. Szanowni Państwo, dzisiaj miało miejsce uroczystość pogrzebowa. W związku z tym pozwólcie, że w imieniu własnym i Was wszystkich, panu sekretarzowi powiatu Sławomirowi Sosnowskiemu, złożę w naszym imieniu kondolencje z powodu śmierci mamy. Że proszę panie sekretarzu przyjąć najszczersze wyrazy współczucia w związku z tym, z powodu śmierci mamy. Szanowni Państwo, przejdziemy do stwierdzenia kworum. Chciałbym poinformować i wszystkich Państwa i radnych, i z dniem 3 stycznia 2022 roku radny Łukasz Jaszczuk zrzekł się mandatu radnego Rady Powiatu w Białej Podlaskiej. Więc już od dzisiaj nie będzie brał udziału w głosowaniu, ale formalnie jeszcze pisma o wykreśleniu nie otrzymałem i o tym, kto będzie następnym radnym. Chciałbym, żebyśmy teraz potwierdzili kworum. Czy radny Andrzej Tomasz nas słyszy? Radna Czesława Caruk dzisiaj nieobecna. Czy radny Paweł Litwiniuk? Łazowski Tadeusz? Paweł Litwiniuk się określił, że jest. Dziękuję, zamykam potwierdzenie kworum. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 23 radnych w sesji uczestniczy 19 radnych. W związku z tym stwierdzam prawomocność naszych obrad. Przechodzimy do punktu trzeciego, przyjęcie porządku obrad. W korespondencji otrzymaliście Państwo proponowany porządek obrad. Czy są pytania lub uwagi do porządku obrad? Nie widzę, przechodzimy do przegłosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie porządku obrad, który otrzymaliście w korespondencji w systemie e-sesja? Kto jest przeciw? Dziękuję. Czekamy na oddanie głosu radnego Litwiniuka Pawła i radnego Mariusza Łukaszuka.
Radny Paweł Litwiniuk. Czy nas słyszy? Dziękuję. Za przyjęciem porządku obrad głosowało 19 radnych, przy 0 głosów przeciwu, 0 głosów wstrzymujących się. Stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła porządek obrad. Zamykam punkt trzeci, otwieram punkt czwarty. Rozpatrzenie projektów i podjęcie uchwał w sprawach. 4a. Zmian w budżecie powiatu bielskiego na 2022 rok, druk numer 326. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę. Przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Zgodnie z 326. Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Wzięło udział 19 radnych, za 19 radnych, 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu 4b. Zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej powiatu bielskiego na lata 2022-2041, druk numer 327. Informuję Wysoką Radę, że projekt uchwały uzyskał pozytywną opinię Komisji Budżetu i Finansów oraz Komisji Rolnictwa, Gospodarki i Infrastruktury. Czy są pytania do projektu uchwały? Nie widzę, przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały zgodnie z drukiem 327? Proszę przycisnąć przycisk za. Kto jest przeciwny? Przycisk przeciwny. Kto się wstrzymał? Dziękuję. W głosowaniu wzięło udział 19 radnych, 19 głosów za podjęciem uchwały, przy 0 głosów przeciwnych, 0 wstrzymujących się. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Zamykam punkt czwarty, otwieram punkt piąty. Sprawy bieżące, wnioski i oświadczenia. Na początku pozwolicie, Szanowni Radni, iż poinformuję, że do Biura Obsługi Rady Zarządu Powiatu wpłynęła następująca korespondencja. Pismo w sprawie warunków panujących na drodze Sitna do Cełujek i drugie pismo w sprawie udzielenia przez gminę Drelów dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie oraz roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków. W tym punkcie chciałbym, korzystając ze swoich uprawnień na podstawie statutu powiatu bielskiego, zgodnie z paragrafem 26, chciałbym wystąpić z inicjatywą uchwałodawczą i zgłosić, poinformować Wysoką Radę, iż złożę wniosek w sprawie podjęcia apelu, który chciałbym teraz Wysokiej Radzie przedstawić. Wniosek i uchwała będzie procedowana na następnej sesji Rady Powiatu. Teraz przeczytam treść wniosku. Chciałbym jednocześnie zaznaczyć, iż wniosek był konsultowany z panem starostą, z Klubem Radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego i Porozumieniem. Chciałem jeszcze szerzej, ale po prostu czasowo się nie wyrobiły, więc w tym węższym gronie. Przeczytam treść wniosku. W związku z 3-4-krotnym wzrostem cen na nawozy sztuczne zwracam się wnioskiem do Wysokiej Rady o podjęcie uchwały Rady Powiatu w sprawie apelu do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej o interwencyjne ustanowienie cen na krajowym rynku sprzedaży wyżej wymienionych towarów. Bardzo wysokie ceny nawozów uderzają bezpośrednio w polskich rolników, to jest producentów żywności, a pośrednio konsumentów, czyli nas obywateli. Obecne ceny nawozów doprowadzą w bardzo krótkim okresie do niskiej produkcji, złej jakości zbóż oraz innych płodów rolnych, a tym samym katastrofalnego spadku rentowności gospodarstw rolnych. Wzrosty cen nawozów spowodują, że już tej wiosny bardzo drastycznie wzrosną ceny żywności, która i tak jest już bardzo droga i drożeje każdego dnia. Przyjęcie apelu i skierowanie go do Rządu Rzeczypospolitej Polskiej
pozwoli zwrócić uwagę na palący problem produkcji rolnej w naszym kraju, która jest podstawą funkcjonowania naszego społeczeństwa. Szalejąca bez jakiejkolwiek kontroli państwa inflacja, to jest na poziomie 8,6% na dzień dzisiejszy, jest i tak już wystarczającym powodem do daleko idącej obawy dla znacznej części społeczeństwa o siłę nabywczą pieniądza, zwłaszcza w zakresie zakupów żywności jako dobra podstawowego. Proszę Wysoką Radę o przychylenie się do wniosku oraz podjęcie działań w zakresie jego procedowania i realizacji. Szanowni radni, mój wniosek wynika naprawdę z bardzo konkretnych i realnych, użyję słowa, kosmicznych cen na rynku nawozów sztucznych. Chciałbym tylko powiedzieć, że przygotowałem się do tego wniosku i przeanalizowałem ceny generalnie na rynku. Nie będą tutaj przedstawione przeze mnie ceny wszystkich nawozów, ani też co do grosza czy do złotówki cen, jakie są dzisiaj. Ale chciałem powiedzieć, że jeszcze rok temu saletra, która jest bardzo potrzebna do produkcji rolnej, kosztowała 1100 zł, dzisiaj kosztuje 4300 około. Natomiast mocznik, który kosztował jeszcze przed rokiem, a tak naprawdę jeszcze latem tego roku, ubiegłego roku, przepraszam, 1400, a dzisiaj jest to cena ponad 5100 zł. I powiem, że długo wahałem się nad użyciem pewnych sformułowań w tym wniosku, prosząc tutaj o interwencyjne ustanowienie cen, ale zostałem zainspirowany wystąpieniem posła z ziemi gdańskiej, pana Kazimierza Smolińskiego, który w programie Debata Dnia o godzinie mniej więcej 27 stycznia 2022 roku użył sformułowania, że jeżeli rząd nie będzie sobie radził w sprawie wzrostu generalnie cen w Polsce, rozważa ceny regulowane. Pan Kazimierz Smoliński później próbował się wycofywać z tego stwierdzenia, natomiast myślę, że za dużo trochę powiedział, o czym rząd dyskutuje, natomiast myślę, że jest to możliwe. I my jako powiat rolniczy, powiat bialski, kiedy jak nie dzisiaj powinniśmy wystąpić w obronie rolników, ale nie tylko rolników, tak jak we wniosku wspominam, również w obronie nas, obywateli, którzy jesteśmy następnym ogniwem, czyli konsumujemy te produkty, które wytwarzają rolnictwo. Już dzisiaj wiele gałęzi rolnictwa jest nieopłacalnych. Ja rozumiem, że są kłopoty na rynku gazu, ale nie rozumiem tego, że rząd dzisiaj nie podejmuje żadnych inicjatyw, przynajmniej publicznie, do tej pory nic mi nie wiadomo, w sprawie nawet produkcji nawozu, bo produkcja nawozu w tej chwili niemalże w Polsce zamarła. I w punktach, gdzie można ten nawóz kupić, nie ma, bo mówią, że producenci nie produkują. A producenci to głównie firmy, które działają na naszym rynku krajowym z udziałem Skarbu Państwa, a więc rząd ma jak najbardziej narzędzia, żeby na tym rynku zadziałać. I tyle chciałbym w formie uzasadnienia do mojego wniosku. Tak jak poinformowałem, na następnej sesji złożę projekt uchwały do konsultacji, do zaakceptowania przez Komisję Rolnictwa i Zarząd Powiatu. Dziękuję bardzo. O głos w dyskusji zgłasza się radny Marian Tomkowicz, któremu udzielam głosu. Proszę bardzo, kolego radny. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Starostowie, Szanowni Goście. Ja w zasadzie w innej sprawie, ale odniosę się tylko jednym zdaniem do tego, co powiedział przed chwilą Pan Przewodniczący, tylko jednym zdaniem. Szalująca bez żadnej kontroli inflacja, żeby to wyrzucić zdanie. Inflacja jest na całym świecie, w Europie. Podejmowane są działania, żeby obniżyć VAT i tak dalej, ale to nie jest moja wypowiedź. Szanowni Państwo, ja mam taką prośbę do policji, do szefa policji powiatu bialskiego, aby wzmóc kontrolę na trasie Cicibór-Leśna-Podlaska-Kornica. Chodzi o tranzyt. Mamy nowy odcinek drogi, z której się bardzo wszyscy cieszymy. Do samej Leśnej Podlaskiej, już ciągle mówię o tych drogach. I kilku mieszkańców Leśnej Podlaskiej prosiło mnie, żebym podniósł tę sprawę, żeby komendant powiatowy policji, żeby to poruszyć. Chodzi o to, że tam jest ustawiony znak zakaz tranzytu.
tylko chodzi o to, żeby go wyegzekwować. Przed chwilą oglądałem się w lewo, bo bardzo duży tir właśnie jechał, aż się mój dom trząsł. Oczywiście tiry muszą jeździć, muszą do Leśnej przyjeżdżać, do Kornicy, ja to rozumiem. Ale tranzyt to można wyegzekwować, można skontrolować. Nie chodzi o to, żeby tych kierowców karać. Chcę powiedzieć, że najwięcej ich jedzie wieczorami i nocami, więc gdyby gdzieś przy okazji, jak gdzieś tam są te patrole policji, przy okazji, żeby sprawdzić, jak roznośnie się wieść, się rozniesie, że nie puszczają, że tranzyt trzeba jechać prosto na Konstantynów, drogą wojewódzką. I w ten sposób zaoszczędzimy, ponieważ ten nowy odcinek drogi, który przed samą Leśną Podlaską, który oddaliśmy, on jest położony na terenie, można powiedzieć, bagiennym, na terenie Chmielinnego, gdzie w ostatnich latach bobry podwyższyły poziom gruntów nurtowych, praktycznie drzewa tam padają, ponieważ korzenie nie wytrzymują, tak wysoki jest poziom wód gruntowych i tam ta droga będzie rozjeżdżona, jeśli nie zaczniemy kontrolować. Także bardzo serdecznie proszę pana komendanta Policji Powiatowego, miejskiego w zasadzie, w Białej Podlaskiej, o to, żeby zwrócić uwagę na kontrolę właśnie w godzinach wieczornych tiry, które jadą na Leśną Podlaskę, które nie jadą do Leśnej albo do Kornicy, tylko jadą sobie tranzytem, bo jest krócej, żeby po prostu pouczyć tych kierowców, że ten wjazd na tą drogę jest po prostu zabroniony, dlatego że jest zakaz wjazdu. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Ja chciałbym tylko dopowiedzieć albo dojaśnić koledze Marianowi, iż to użycie bez jakiejkolwiek kontroli to nie jest żadne przejęzyczenie, ani żadna omyłka pisarska, ani nierozwaga. Nie. Chciałbym tylko w dwóch zdaniach powiedzieć, że rząd Rzeczypospolitej Polskiej w budżecie państwa na rok 2022 przyjął wysokość inflacji na poziomie 3,5% średniorocznie. Natomiast w tym samym czasie, tydzień może później, może wcześniej, nie będę tego rozstrzygał, bo to akurat nie ma znaczenia, prezes Narodowego Banku Polskiego wychodzi i ogłasza na konferencji, to już było w tym roku, na pewno było w tym roku, i mówi, że inflacja w tym roku ustabilizuje się na mniej więcej poziomie 7-8% i to byłoby dobrze, gdyby tak było. A więc jeżeli to jest 8%, a 3,5%, to rozbieżność jest co najmniej 2,5 raza. Rozbieżność między tak ważnymi ośrodkami, które prognozują wysokość inflacji, to naprawdę jest szalona rozbieżność. Takich narzędzi, jakie ma Narodowy Bank Polski, pan prezes Glapiński, to takie narzędzie nie posłuży się żadna instytucja do analizy. I widać, że pan prezes mówi, myślę, że prawdę, bo dzisiaj sami odczuwamy, że te 8,6, tak realu powyżej tych kilku koszykowych produktów to sięga 10, 15, 20%. Przedsiębiorcy mówią o 15-20%. Więc uważam, że podkreślenie tego w takim apelu jest bardzo ważne, żeby to na to ktoś zwrócił uwagę, że nawozy, ich zwyżka 400% około, jest między 300-400% w zależności od rodzaju i jeszcze ich nie ma, więc dopiero je musimy zaimportować. Nie wiadomo jeszcze od kogo, bo w Europie Holandia wygasza swoją fabrykę potężną. Myślę, że ta inflacja jeszcze wzrośnie. Mimo tych regulacji na rynku paliw, bo paliwo od 1 lutego mają kosztować diesel czy benzyna, już nie pamiętam, 5 zł. To też jest sztuczna regulacja. Więc myślę, że to, kolego Marianie, jest jak najbardziej po to przemyślane, żeby zwrócić uwagę, że ta inflacja poprzez wzrost cen nawozów i produktów rolnych będzie jeszcze większa. O głos dyskusji prosi radny Daniel Dragan. Proszę bardzo, udzielam głosu. Panie Przewodniczący, Szanowna Rado, ja dzisiaj bardzo, bardzo się cieszę z zauważenia tej sytuacji przez Pana Przewodniczącego, ponieważ faktycznie sytuacja na rynku nawozów sztucznych jest dramatyczna. Natomiast przestrzegałbym, żeby pewne działania realizować na podstawie słów Pana posła Smolińskiego, bo jak go obserwuję, to on bardzo rzadko ma cokolwiek mądrego do powiedzenia, tym bardziej, że to już byłaby bardzo mocna ingerencja w gospodarkę. Ceny nawozów sztucznych przede wszystkim zależą od tego, że mamy bardzo duże zwyżki gazów, szczególnie tego sprzedawanego w Polsce,
a gaz jest i bardzo istotnym czynnikiem w produkcji nawozów. Dlatego dopóki nie powiemy sobie szczerze, że popełniono jakiś czas temu błędy i pozbyto się uśrednionych cen ustalania gazu, importu go, między innymi właśnie z kontraktu jamalskiego, to tak naprawdę nie ruszymy. Bez zabezpieczenia tego, którego mogliśmy wtedy podjąć, dzisiaj niestety musimy zapłacić za to z nadwyżką. Natomiast jeżeli chodzi o cenę energii, ja mam też właśnie takie pytanie tutaj do pani skarbnik, czy ma jakieś informacje, jeżeli chodzi o koszty energii, ogrzewania, energii elektrycznej, ogrzewania i gazu w naszych jednostkach organizacyjnych, ponieważ już w samym budżecie naszego powiatu widzieliśmy, że koszty ogrzewania i energii elektrycznej w samym budynku starostwa i jednostek zamiejscowych wzrosły prawie o 100%. Jak wygląda to w naszych jednostkach organizacyjnych i czy te podwyżki nie wpłyną na, w jakim stopniu te podwyżki energii, gazu i ogrzewania wpłyną na finanse tych jednostek? Dziękuję bardzo. Dziękuję kolego radny. Ja oczywiście podzielam twoje poglądy na temat naszej gospodarki. Oczywiście te interwencje na rynku sprzedaży nawozów absolutnie powinna być to sprawa rynkowa, ale dzisiaj to już nie jest sprawa rynkowa, to jest sprawa państwa Rzeczypospolitej. Państwa, które ma w spółkach Skarbu Państwa, gdzie są wytwarzane nawozy, produkowane, ma bardzo ogromny wpływ. I jeżeli się tak nie zadziała, to sytuacja jeszcze bardziej wymknie się spod kontroli. Tym bardziej mówię, że nawozów nie ma, nie można ich kupić. Można kupić worek, 2, 10 u nas na rynku tutaj lokalnym, ale nie ma innej tej. I rolnicy naprawdę prosili mnie o to, żeby o tej sprawie mówić, bo nie użyją tych nawozów. Kto wydawać 26 tysięcy, dzisiaj musi wydać około 100 tysięcy. Szanowni Państwo, 30 hektarów wydać 100 tysięcy na nawozy, gdzie plon niepewny, bo może być susza, może być coś innego, to jest naprawdę katastrofa. I tak do tej pory produkcja rolna w naszym powiecie, przynajmniej w sektorze trzody chlewnej, się zwijała, a trzoda chlewna podstawą są zboża. Dzisiaj rynki mięsne w naszym powiecie przejęły zakłady z zagranicy, które ślą mięso w nieograniczonych ilościach. I tak też się stanie w tym przypadku, bo nie będzie czym karmić tej trzody. O głos prosi radny Marek Sulima, któremu udzielam głosu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Panie przewodniczący, dziękuję za zainteresowanie się tym problemem wsi nie od dzisiaj, bo mieliśmy wielokrotnie, uciszaliście mnie, próbowaliście wywierać presję na to, że za bardzo długo mówię czy źle, ale to nie o to chodzi. Dzisiaj jest sytuacja właśnie taka, jak jest. Ja co 2 tygodnie kupuję 20 tysięcy gazu. Co 2 tygodnie mówię wam tutaj, ile domów byście opalili, z jakim ja problemem się wiążę. Zakradziony gaz kiedyś przez kolegę, już nie będę mówił po nazwisku, bo będzie zaraz ad vocem, mówił, że idź do Pawlaka, bo on podpisał takie inne umowy. Płaciłem 0,80 groszy. Dzisiaj jest to cena od 2,60 do 3. Zależy, jak się wynegocjuje i jak dalece pójdzie sprzedawca. Druga rzecz. Do tamtego momentu jeszcze kiedyś miałem możliwość odczekania z płatnościami. Teraz muszę robić przedpłaty. W tej sytuacji, w której my jesteśmy, pan przewodniczący zauważył dobry problem, z którym ja wiedziałem, że on będzie z nawozami, bo jeżeli 5300 gospodarstw wyłączyło się z produkcji rolnej zwierzęcej, to wiedzcie o tym, że nie ma już w tych oborach obornika. I ludzie będą tego, jeżeli słyszycie to, że ASF doszedł już po 7 latach do niemieckiej granicy, gdzie mówiłem, że dojdzie po 3, byłem świetnie, można wszystkie filmiki obejrzeć, jak świetnie relacjonowałem to, co się będzie działo. Dzisiaj jest tam, jak wyjdę do tego gospodarstwa, tego nawozu będzie potrzeba jeszcze więcej. Tylko panie przewodniczący, Wysoka Rado, samym nawozem my nie załatwimy rzeczy. Jako Komisja Rolnictwa podjęliśmy decyzję o tym właśnie dzisiaj. Od dawna już dyskutowaliśmy o debacie, roboczej debacie, na którą będę chciał zaprosić 24 marca, dlatego tak długo, żeby pan minister mógł się zastanowić, pana ministra rolnictwa, wszystkich posłów, przewodniczących Komisji Rolnictwa z powiatu Biała Podlaska, was kolegów radnych, abyśmy podyskutowali nie PR-owo, tylko konkretnie.
powiem wam wczoraj o tym, gdzie jest hipokryzja, dlaczego mnie sierdzi takie rzeczy, tak jak pan przewodniczący powiedział, Smoleński czy ktoś inny. Jeżeli w telewizji walo to kujo, że Niemcy tankują u nas paliwo. Wczoraj jadę przed niemiecką granicą, paliwo kosztuje 5,99, PR-owska zagrywka, bo pewnie by było 6, ponad 6, ale utrzymuje się ten jeden grosz po to, żeby nie było 6, bo by wszyscy krzyczeli, że 6. A wszędzie się mówi, że paliwo staniało. A tego paliwa my potrzebujemy jak sami wiecie. Druga rzecz. Od dłuższego czasu mamy, moi synowie, jeżeli chodzi o energię. Energia, teraz wam powiem tak, węgiel 1000 zł, którego na pieczarki potrzebujemy. Opłacalność. Dziś za indyka kilogram oferuje się cenę 5,50, gdzie wyliczony przez głębów, bo inaczej ich nie nazwać, gusowskich 6,40. Ja się pytam, złotówkę ludzie, 600 ton sprzedaje, kto mi to zwróci? Się pytam jeszcze raz. O czym wy mówicie tu wszyscy? Naprawdę to, co ja wtedy łzami w oczach was prosiłem, do czego doprowadzają? Wszyscy mówili, że PR robię, tylko i krzyczę bezmyślnie. Te rzeczy dzisiaj się dzieją z kurami podobnie, ze świnmi. Panie przewodniczący, przecież pan z tego regionu pochodzi. Dziś świnia 4,50. Kiedy skupywałem świnie w 97 roku, była ta sama cena. Mogę to dowody nawet mam, bo faktury, bo prowadziłem, a paliwo kosztowało złotówkę. Tych rzeczy mamy bardzo dużo, ale panie przewodniczący, pan w lesie też drzewo, co się wyrabia. Ludzie przyjechał 250 zł metr drzewa no, metrowego do spalania. Ludzie, nie wiem, jak my to wytrzymamy. Mamy jako rodzina wniosek, są przyznane fundusze ogromne na biogazownię. Nie mamy z czego ruszyć, nie ma nam kto pomóc po prostu. Ta biogazownia, którą byśmy mieli, zasiliłaby nas w prąd, w ciepło i w inne rzeczy, co potrzeba bardzo wielu rolnikom, bo pan przewodniczący pochodzi z okolic gminy Tuczna, tam są producenci świn, gdzie powinna stać. Ja tu widzę. Ja jestem na obcej ziemi, jeżdżę po rolnikach, rozmawiam i widzę, co się dzieje. Przy każdych oborach, gdzie się prowadzi produkcję zwierzęcą, stoi biogazownia. 10 tysięcy biogazowni wybudowano w Niemczech, u nas 100. Na inne nie ma pieniędzy. To jest wszystko racja. Panie przewodniczący, ten wniosek jest 100% dobrym pana trafnym punktem. Za to panu serdecznie, serdecznie dziękuję. Ale z całego serca, ale z tym, co do tej pory z nami zrobiono, te pieniądze. Wy się nie dziwcie, wy mówicie o inflacji, drodzy państwo. Inflacja powstała z tego, że rozdano bezmyślnie ogromne miliony, mówiąc, że wspiera się, ratuje miejsca pracy. Bezmyślnie mówię dlatego, że nie popadła tam, gdzie dzisiaj tej inflacji byśmy ograniczyli, bo te pieniądze byłyby mądrze wydane i mądrze inwestowane, ale dawano ludziom, którym po prostu nie były potrzebne. Oni pokupili samochody, mieszkania i tak dalej. Co się robi, pan przewodniczący mówi, z nawozem? Rolnik u mnie jest, co się robi z metalem, drodzy państwo? My nie będziemy mieli za co tych maszyn swoich nawet za trochę reprezentować. Ja właśnie na te przygotowuję się, bo poszedłem do rolnika i kupiłem takie opaski plastikowe. To będzie taki, ja medialnie muszę to pokazać, jak to będzie wyglądać. Dwa opakowania opasek plastikowych zapłaciłem 60 zł. A za 10-kilowego indyka chcę zapłacić 55 zł. Ludzie, my padamy. Mówię wam to szczerze z całego serca. Staram się jak mogę ratować moją kochaną rodzinę i dzieci. Siedzę jak pies na obczyźnie, żeby ratować te dzieci. Ale to nie wystarczy. Tak jak nie wystarczy to, że będziemy mówić o nawozie, bo ten nawóz nie wróci do tych cen, których powinien wrócić. Oszukują nas i tu pan przewodniczący ma w 100% rację. Występują pajace po różnych stronach, ja powiem, którzy nie mają zielonego pojęcia o rolnictwie. Zielonego. Wręcz tak samo i związki niektóre, które jeszcze nam psują pewne rzeczy, żeby walczyć, bo pokazują dla miasta problemy, które w ogóle nie mają wpływu, bo co mi tam 65 lat, czy będzie startował na posła, czy nie, człowiek. Tu są inne problemy. Stąd serdecznie was zapraszam. Panów starostów z całego serca proszę, żeby ta debata 24 robocza, ja mówię, nie PR-u. Możemy zrobić ją jak chcecie i bez kamer.
ale zróbcie wszystko, żeby przyjechali konkretni goście, żeby byli posłowie. Uratujmy jeszcze, co możemy uratować, bo sytuacja jest, jak pan przewodniczący zauważył, naprawdę dramatyczna. To dotyka już, jakbym wam mówił po nazwiskach, jak i do mnie rolnicy dzwonili, kiedy jeszcze mi mówili, że za dużo krzyczę, że emocjonalnie może, że trzeba spokojnie, kiedy dzwonili tacy rolnicy, naprawdę to tuzy finansowo i jakby gospodarstwa ich zobaczyć, którzy mówią, nie wytrzymam już, nie wytrzymam, to mi się włos jeży, które już tam powychodziły, nie chcę się pokazać, bo garściami ich wyrwałem teraz. Proszę was, panowie starostowie, panie przewodniczący, ten wniosek zróbmy, żeby był zaczątkiem, ale zróbmy wszystko też, żeby na te spotkanie robocze przyjechali i poważnie, żebyśmy o tych rzeczach, ja mam od 90 roku praktykę w tym, jak pomysły i rozmawiać, tak jak z ASF-em było i z tym wszystkim. Nie chcę już dzisiaj mówić na rząd czy na co, bo to, tak jak Marian powiedział, tu wchodzi potężna ilość czynników, chodzi cwaniaków wszystkich, którzy to wykorzystują, tę sytuację właśnie, żeby cenami, żeby wstrzymywać towary. Ja nie wiem, to trzeba odkrywać, patrzeć, bo jest kupę hosztaplerstwa w tym wszystkim, łobuzergii takiej typowej też i polskiej, która wychodzi, że na biednym, kiedy jeszcze gorzej, jeszcze trzeba bardziej docisnąć. Myślę, że odejdźmy od rządów, od tego wszystkiego, porozmawiajmy o tym, co nas dotyka, bo samo to, że my mówimy, będziemy te apelować i tak dalej, ja już patrzyłem przez te lata, nic to nie dało, nic i tym jestem załamany, nic i rolnicy jeszcze długo nic nie rozumią, ja widzę, jak się nieraz tłumaczy, w jakim my miejscu jesteśmy, o czym ja już mówiłem parę lat temu, przepraszam za te dłuższo emocjonalno, ale tak jak pan przewodniczący powiedział, super sprawa, że pan to, cieszę się w ogóle, że takiego sprzymierzeńca mam w ogóle, w tych rzeczach, o to chodzi właśnie, że brońmy ludzi słabych, kiedy naprawdę widać, że dzieje się im źle. Bardzo serdecznie dziękuję i proszę was o pomoc. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy koledze radnemu. Oczywiście podzielam zdanie i apel, i debata, wszystkie działania, wszystkie ręce na pokład i działamy. O głos dyskusji prosi radny Tomasz Bryna. Proszę bardzo, kolego wiceprzewodniczący. Ale poczekaj jeszcze, Tomku, poczekaj, bo na poprzednie pytanie zgłasza się z odpowiedzią pani skarbnik Elwira Harewicz, której chciałbym udzielić głosu i dopiero później ty. Dobrze? Proszę bardzo, pani skarbnik, udzielam głosu. Panie przewodniczący, szanowni państwo, w odpowiedzi na pytanie pana Daniela Dragana chciałabym powiedzieć, że skutki wzrostu cen energii w jednostkach organizacyjnych powiatu przedstawią po przedłożeniu przez wszystkie jednostki organizacyjne sprawozdań rocznych z wykonania budżetu i tam będą wymienione pisemnie skutki w poszczególnych jednostkach. Różne są skutki w różnych jednostkach ze względu na to, że różnymi surowcami są one ogrzewane. Jedne jednostki ogrzewają się gazem, inne olejem opałowym, inne węglem. Ogrzewane są również z sieci i słyszę różnie z różnych jednostek skutki tych cen, podwyżek cen. I w budżecie 2022 roku zabezpieczyliśmy troszkę większą kwotę wydatków wydatki na energię niż w tym roku. No zobaczymy, co się będzie działo w trakcie tego roku i ewentualnie będziemy podejmowali interwencje, zwiększali ten plan wydatków, jeśli taka będzie potrzeba. Tam, gdzie było można i te jednostki miały taką możliwość, aby dotankować się, dokupić tego surowca do ogrzewania, tak jednostki zrobiły i skorzystały jeszcze z tych pieniędzy z budżetu tamtego rocznego, ale co przyniesie ten rok, to jeszcze zobaczymy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, pani skarbnik. O głos dyskusji prosi Tomasz Bylina. Proszę bardzo, kolego wiceprzewodniczący, udzielam głosu. Dziękuję panie przewodniczący. Kilka takich tematów. Po pierwsze, no mnie osobiście jest bardzo przykro,
że o jakiejś interpelacji, którą pan przewodniczący przeczytał, rozmawialiście tylko wy, PSL-owcy i ludzie z Platformy. Natomiast przykro mi jest, że nie zwrócił się pan, panie przewodniczący, do naszego klubu Prawa i Sprawiedliwości. To po pierwsze. Bo skoro mamy wspólnie podejmować jakieś decyzje, jakieś uchwały, to dobrze byłoby ustalić i przegadać, tak mówiąc, bardzo kolokwialnie. To po pierwsze. Po drugie, to jest taki, panie przewodniczący, wydaje mi się, że taki nietrafiony PR-owy pomysł tego pańskiego wniosku, no ponieważ my tego wniosku, no nie możemy się do niego odnieść w tej chwili, ponieważ nie mamy go przed sobą. Więc to jest taka medialna, moim zdaniem, rzutka. Gdybyśmy mieli przed sobą cały tekst, to wtedy możemy się odnosić do poszczególnych zapisów, w jaki sposób na bieżąco redagować i nawet konsultować, tak? Po drugie. To było po drugie. Po trzecie, uważam, że to powinno przejść najpierw przez Komisję Rolnictwa, czyli komisję właściwą. Tego jeszcze oczywiście nie zostało to skonsumowane przez komisję. Mam oczywiście nadzieję, że odpowiedni projekt uchwały najpierw trafi do naszej komisji, dopiero później na plenum sesji Rady Powiatu. Kolejny temat. Tutaj chciałbym zaprzeczyć słowom Marka Sulimy, że drewno na opał w lasach kosztuje 250 zł za metr sześcienny. Nie ma takiego drewna. Chyba że ktoś kupuje, powiedzmy, dłużycę i sobie pali, prawda, rąbie, pali, to już jest jego sprawa. Natomiast jeśli chodzi o drewno opałowe, które sprzedają nadleśnictwa, nie ma takiej ceny za metr sześcienny. Myślę, że pan przewodniczący potwierdzi. Czyli taki typowy fake news, negatywna informacja, próba wmieszania, tutaj mówię jako leśnik, w coś, co jest, powiedzmy, no wam się wydaje złego, tak, Markowi tutaj, i próba tak zwanym mimochodem w lasy państwowe, a może coś się przyklei do leśników. No niestety, bądźmy konsekwentni. I już na koniec, no proszę państwa, ja widzę, że tutaj mamy specjalistów, doktorów, profesorów ekonomii. No nie wiem, no chcecie rozmawiać tak na szybko przed kamerami o inflacji, z całym szacunkiem. Czy ktoś z was potrafi powiedzieć, jakie czynniki mają wpływ na inflację? Podejrzewam, że nikt z was nie kończył żadnej szkoły ekonomicznej, z tego co ja wiem. Dlatego proszę was, przepracujmy spokojnie na komisjach, dopiero później próbujmy artykułować to na komisji. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Chciałbym tylko na bieżąco powiedzieć tak, że oczywiście to, co kolega radny Tomasz Bylina powiedział w sprawie cen na drewno, absolutnie jest prawda. I to samo podtrzymuję. To są całkiem inne historie. Kolega Marek, już parę razy próbowałem tłumaczyć, ale nie rozumie. Bo można też, Tomku, prawda, palić okleiną, która kosztuje za metr 2,5 tysiąca złotych. I to jest sprawa każdego klienta, którego stać. A opał dzisiaj jest w cenie 100-130 zł za metr. Osika nad i tańsza jest. Także to są takie, taka jest prawda. Natomiast chciałem wytłumaczyć koledze radnemu, że przechodząc do zaprezentowania wniosku, powiedziałem, że korzystam ze statutu powiatu bielskiego z artykułu 26. Kto może wystąpić z inicjatywą podjęcia określonej uchwały? Zarząd, przewodniczący, co najmniej 6 radnych, klub radnych lub komisja rady. Korzystam ze swojej prerogatywy, ze swojej możliwości i samodzielnie z funkcji przewodniczącego składam taki wniosek. Wniosek taki będzie przepracowany przez Komisję Rolnictwa bo właściwą. Oczywiście opinia zarządu, ale wniosek nie może być zmieniany bez zgody osoby, która składa. Może być albo całościowo przyjęty, albo nie. Lub ja zgodzę się na jakieś poprawki. Tak jest zapisane w naszym statucie i proszę tego nie podważać i na tym nie ma co debelerować, czyli dewagować. Natomiast to, że dopiero dzisiaj również klub radnych Polskiego Stronnictwa Ludowego i Porozumienia został poinformowany, naprawdę to były ostatnie chwile przed sesją i po prostu nie zdążyłem, a chyba do
Polskiego Stronnictwa Ludowego jest mi bardzo blisko i po prostu zdążyłem, a wszyscy Państwo radni na materiałach na następną sesję otrzymacie i wniosek, i projekt uchwały, którą poddam pod głosowanie. I to jest tyle wytłumaczenia. Tu więcej nie ma nic do tłumaczenia. W trybie ad vocem zgłasza się radny Daniel Dragan. Proszę bardzo, kolego wiceprzewodniczący, udzielam głosu. Ja chcę tylko wytłumaczyć panu przewodniczącemu, ponieważ tak się bardzo martwił o jakość naszego wykształcenia. Mogę zaznaczyć, że kończąc studia administracyjne miałem takie zajęcie jak mikro i makroekonomia, prowadzone zresztą przez pana profesora Czumę, który nam zawsze, mimo że to było kilkanaście lat temu już, ale nam zawsze tłumaczył, pierwszym czynnikiem, który prowadzi do powstawania inflacji jest po pierwsze niekontrolowane drukowanie pieniędzy i to jest rzecz, która się w Polsce, że tak powiem, potwierdza, a druga, wydawanie więcej niż zarabiamy. Więc kolejny czynnik, który jest w Polsce, więc do tego nawet nie trzeba specjalnej wiedzy ekonomicznej, to widać po prostu gołym okiem, wystarczy się zapoznać z budżetem państwa, do którego też zawsze analizuję, ponieważ kończyłem też miałem zajęcia z prawa finansowego. Dziękuję bardzo. Dziękuję koledze wiceprzewodniczącemu. O głos w dyskusji prosi radny Mariusz Łukaszuk. Proszę bardzo, udzielam głosu koledze radnemu. Panie przewodniczący, szanowna rado, szanowni goście. Bardzo dziękuję za głos w dyskusji. Chciałbym się zwrócić i zwracam się do pani dyrektor Krystyny Pęk, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych, z prośbą o podjęcie inicjatywy dotyczącej chodnika niedawno wybudowanego przy okazji modernizacji drogi powiatowej Biała Podlaska Rokitno. Chodnik znajduje się na wysokości miejscowości Rokitno i po prostu pod wpływem prawdopodobnie warunków atmosferycznych kieruje się w stronę sąsiedniego rowu, że tak powiem, rozjeżdża się i bardzo proszę o podjęcie działań, bo myślę, że ze względu na to, że krótki jest czas od momentu wykonania, być może jeszcze obejmuje jakaś gwarancja tych prac i obeszłoby się ta naprawa w sposób bezkosztowy dla powiatu. Dziękuję bardzo. Nie słychać pana przewodniczącego, nie wiem, co jest. Dobrze. Słuchajcie, szanowni państwo, już zamykałem, ale w ostatniej chwili wskoczył do dyskusji i pokazał mi się na ekranie radny Arkadiusz Maksymiuk. Proszę bardzo, udzielam głosu koledze radnemu. Czy mnie słychać? Halo, czy mnie słychać? Słychać. O, dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, uważam, że jak najbardziej to stanowisko, apel, jak tam nazwiemy, ma uzasadnienie bez względu na to, czy jesteśmy ekspertami ekonomii, finansów, czy nie. My po prostu mamy moralny obowiązek do tego, aby stawać w obronie naszych gospodarstw, naszych domów, naszych mieszkańców powiatu i tutaj jest sedno sprawy. Ja chciałbym, panie przewodniczący, skorzystać też z okazji, że jestem na łączach i jeszcze poruszyć taką kwestię troszkę inną, a myślę, że zima jest ku temu najlepszą okazją, bo jeśli wdrożycie się państwo w informacje unijne, to z nich wynika, że do roku 2050 nasz rząd zobowiązał się do zamknięcia wielu kopalń i do odejścia od opalania węglem. W tym samym czasie Niemcy budują 3 nowe elektrownie węglowe. Jak wiecie, prawdopodobnie chyba maksymalnie do roku 2025 mają być zamknięte możliwości opalania drewnem, węglem. Przechodzimy na pseudoekologię, brykiety, inne chemiczne lepiszcza, które są w drewnie
nazywane są ekologicznym upałem, natomiast drewno, które jest najszybciej odnawialnym i najbardziej ekologicznym materiałem, jest wykluczane. Więc powstaje pytanie, czym my będziemy wszyscy jako mieszkańcy opalać? Tym drogim gazem czy zakazanym węglem? Musimy naprawdę się zastanowić, czy nie czas podnieść głowy, bo wszyscy z pochylonymi karkami, tak, tak, bo przepisy, bo normy, bo ekologia. No ale zastanówmy się tak naprawdę na spokojnie, bo jeżeli nie będzie nas stać na drogi gaz czy zakazany węgiel, bo brednie w obronie ekologii, czy też można nazwać to jakiejś nowej religii powstają, najważniejsza ekologia, a ty człowieku giń, marznij i nie miej możliwości samodzielnego funkcjonowania, samodzielnej egzystencji. Ja myślę, że coś idzie w złym kierunku i trzeba pomyśleć, jak, że tak powiem, te ekologiczne brednie, bo to są ekologiczne pod przykrywką ekologicznych bredni, pozbawia nas się samodzielności, możliwości zabezpieczenia energetycznego nas, pojedynczych Polaków, ale też i całej Polski. I mówię to tylko po to, żeby jakaś chwila refleksji w każdym z nas powstała, bo w moim odczuciu zmierza to wszystko w bardzo złym kierunku. I nie tylko tu debaty rolne, ale i te właśnie opałowe. Trzeba te tematy również spinać ze sobą i jest naprawdę wiele tematów, o których można, trzeba i to bardzo szybko rozmawiać. Dziękuję, panie przewodniczący. Dziękuję bardzo za głos w dyskusji. Więcej głosów nie ma. Zamykam punkt 5, otwieram punkt 6, zamknięcie obrad. I w tym punkcie, szanowni państwo, pozwólcie, że w imieniu własnym, ale również z was wszystkich, bo to z naszej ziemi pochodzi Przemysław Litwiniuk, doktor habilitowany, profesor. Chciałbym pogratulować koledze profesorowi tego, iż z dniem, jak się nie mylę, 22 stycznia obejmie funkcję członka Rady Polityki Pieniężnej przy Narodowym Banku Polskim. Wspominam to o tym, że jest to przede wszystkim samorządowiec, prawnik, osoba, która poprzez swoje myśli i działania bardzo dużo wnosi do działalności naszego powiatu, naszego samorządu bielskiego. Przez jedną kadencję pełnił funkcję przewodniczącego sejmiku województwa lubelskiego. Dzisiaj jest radnym i myślę, że kolego profesorze, będę wyrazicielem wszystkich nas radnych, że na tej nowej drodze zawodowej, olbrzymim awansie zawodowym, naukowym, będzie ci się wiodło dobrze, masz nasze wsparcie, trzymamy kciuki. Mamy nadzieję, że dzięki twoim bardzo mądrym radom, radom, którym zaufał Senat Rzeczypospolitej Polskiej, który nominował cię, który dał otworzyć ci tę furtkę, ta inflacja będzie obniżać się i twój głos będzie słyszalny. Dziękuję bardzo i jeszcze raz życzę powodzenia. Zamykam 44. sesję Rady Powiatu. Wszystkim państwu dziękuję serdecznie za obecność.